Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Fair Play. W tym odcinku zobaczymy zachowanie fair gracza Ex-federale. Rale, cześć! No, witam. Przepraszam, witam wszystkich. Przepraszam za złe wymówienie twojego niku, ale faktycznie jest to trudny nick. Ex-federale. Ex-federale. To coś w ogóle oznacza? Czy to jest po prostu przypadkowy zlepek liter? Znaczy ja ten nick wziąłem sobie z filmu, który kiedyś był, Maczeta. Nie wiem, czy oglądałeś go kiedyś. Fajny taki film. Główny bohater, policjant policji meksykańskiej, a oni się nazywają Federales. Aha. Więc ja tak dodałem tylko ten przedlimek X i powstał Ex-federale. Oczywiście fair play, czyli w tej bitwie zachowasz się fair w stosunku do jakiegoś innego czołgu, jakiegoś innego gracza, ale nim dojdzie do tej sytuacji, może coś powiedz, co tu chciałeś na tym klasztorze tym czołgiem zrobić i czy to jest jakiś twój ulubiony czołg, czy akurat przypadkowo wzięty, no i jaki plan miałeś na tą bitwę? Znaczy ja akurat tym czołgiem lubię grać i robiłem nim misję na WZ-111, a plan miałem taki, żeby na początku trochę tutaj posnajpić tych, którzy wjeżdżają na klasztor, zachować troszeczkę na później HP i ewentualnie jak już troszeczkę akcja się rozkręci, to dopiero wejść i działać na całego. Dobry plan. Ja tylko dla tych, którzy nie grają tym czołgiem, powiem, że jest to w tej chwili najmobilniejszy czołg ciężki 10 tieru. Jego prędkość maksymalna jest to 65 na godzinę, czyli w zasadzie jeździ szybciej niż niektóre medy 10 tieru. Również jego mobilność przy starcie jest dobra. Ma magazynek, który przeładowuje w okolicach 28 sekund, 4 pociski, jak widzicie, 257 penetracji, 400 uszkodzeń. No i styl gry tym czołgiem, tak jak na innych magazynkach, od magazynku do magazynku, w czasie przeładowania trzeba być ostrożnym. Zgadza się? Dokładnie, trzeba być ostrożnym, czujnym, obserwować minimapę i udzielać wsparcia tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Tu akurat WZ-131 jest na celowniku. Tak jest. Potrafi też zrykoszetować, jak widać, strzały. Zdarzyło się, że nawet od jak pancera S-100 szły rykoszety od wieży. Dziwne, bo wieżę ma dosyć miękką, 100 pancerza. Kadłub jest o wiele twardszy, 170 z przodu. I ten właśnie tam, gdzie ten mod paintball, bo nie wiem, czy masz ten mod, pokazuje, gdzie ci kolega strzelił, właśnie tam trudno przebić AMX-50B. Okej, oczywiście to jest odcinek z serii Fair Play. Ja powiem, że dzisiaj rozpoczęła się misje te indywidualne na ciekawe czołgi specjalne i prawie co mecz niestety czescy gracze, niemieccy gracze, właśnie nie wiem dlaczego głównie czescy i niemieccy wyzywają tych Polaków. Najlepsze jest to, że bezpodstawnie wyzywają, nie zrobią nic w bitwie, Polacy, można powiedzieć, wygrywają bitwę, ale oczywiście musi wyzwać, że Polacy to noby i tak dalej, i tak dalej. Też spotykasz się z takim zachowaniem innych narodowości w stosunku do Polaków? No niestety takie przypadki się zdarzają, często, powiem szczerze. Tak jak mówisz, od noobów to chyba jest najdelikatniejsze, co można usłyszeć od niektórych graczy, czy tam przeczytać na czacie, bo zdarzają się i no, mocniejsze określenia. Po rodzinie często też, to niektórzy potrafią pojechać, co jest niezbyt miłe. No i tak jak mówiłeś, no Czesi, ja też zauważyłem, że Czesi bardzo niekorzystnie się tutaj wypowiadają o Polakach. No, tutaj troszeczkę niebezpieczna sytuacja, spółki do ciebie strzelają, ale już w zasadzie widać czołg, któremu pomożesz, już chyba w tej chwili non stop stoi tam na D7, tylko na razie nie woła pomocy, więc nie wiedziałeś, że potrzebuje pomocy, czyli widać na mapie na D7, jak Tiger sobie stoi, ale jak na razie nie woła pomocy, nie? No nie wiem, prawdopodobnie może tam snajpił jeszcze, może czekał na jakąś okazję. Tak, teraz się rusza. Musimy poczekać, aż właśnie da znać, że potrzebuje pomocy. Aha, właśnie teraz zauważyłem, że się ruszył. Ja tylko tak przypomnę, że te misje indywidualne, które się rozpoczęły, ja będę robił odcinki co pewien czas, pokazując właśnie te trudniejsze misje, bo oczywiście na początku są wszystkie proste, te trudniejsze misje jak najlepiej zrobić. I nagroda, czyli ten ostatni czołg, Obiekt 260, to dla tych, którzy lubią mobilne, szybkie czołgi, ciężkie, no to naprawdę warto się pomęczyć. Nieograniczony limit czasu, czyli spokojnie możemy nawet poczekać i pół roku, aż się zrobi tą misję, ale moim zdaniem warto. Jest to dobra polityka wargamingu, która w ten sposób chce spowodować, żeby gracze jednak zostali przy tej grze, a nie szli do innych gier. Nie wiem, jak ty uważasz na temat tych misji indywidualnych. Fajny pomysł, czy trochę... Znaczy, ja nie mam aż tak dużo czasu, żeby siedzieć, nie wiem, po 5 czy 6 godzin i tłuc, także jakiś czas nieokreślony, to myślę, że powolutku coś się zrobi. No, na przykład tego WZ-a misję 111 nie uda mi się wykonać, ponieważ no, czas mam ograniczony, a tutaj na te nowe być może się to uda zrobić, także no, zobaczymy. Może pomoże rodzina również w realizacji misji. Czy każdy ma swoje oddzielne konto u ciebie w rodzinie? Dokładnie. Aha, no to nie będą pomagać. No i o jest, jak Tiger woła pomocy. Jeszcze nie wiadomo, co się z tym jak Tigerem dzieje. W każdym bądź razie E3 jest teraz na celowniku. Tak, niebieski gracz. Witold Pogromca. Tak jest. No i teraz masz przeładunek pakieciku. W zasadzie w drużynie przeciwnej zostały 2 niszczyciele czołgów. U ciebie 2 ciężkie czołgi 10 tieru oraz Jagdtiger i artyleria. Ale postanowiłeś zobaczyć, co to... Czemu ten Jagdtiger woła, nie? No i... dokładnie. No, kolejny raz pojawia się, że woła pomocy, no więc stwierdziłem, że trzeba w końcu pojechać, tak? I teraz jadę, patrzę, co się dzieje. No on... No to jest... w dół stoi. Tak. I tutaj, nie może nic zrobić. Tutaj oczywiście uważajcie, są, jak już chcecie zjeżdżać czołgami, to lepiej, tam trochę dalej był taki bardziej łagodny zjazd i o, jest, tu podoba się mu to. Ja lubię z boku. To jest kolega, jest też Polakiem. No dokładnie, teraz, znaczy, jak bo ja wcześniej nie miałem tego modu, który by wskazywał, z jakiego kraju pochodzi, że używa tego klienta. Dopiero niedawno zobaczyłem, że to był Polak. No i co? No i próbujemy... Nie jest łatwe, jednak to miejsce, gdzie on wleciał, taka niecka. No ale wpadłeś na pomysł i tak mi mówiłeś przedtem, syn powiedział twój, że trzeba go od przodu, nie od tyłu. Dokładnie. Więc z uwagi na to, że AMX jest ciężki, bo waży 60 ton ponad, była możliwość, żeby taki drugi ciężki czołg, jakim jest Jagdtiger, wypchnąć, więc udało się. Waży 62 tony, ale ma mocny silnik 1200-konny i naprawdę... No i teraz thank you, very no problem. No i tam można powiedzieć troszeczkę zostawiliście E5 samemu na E3, ale jest akcja teraz wspólnie. zniszczymy tą E3. No, była jeszcze artyleria, więc uznałem, że być może uda się podświetlać cały czas tą E3 i może Arta po prostu wykończy go. No, tam widać taranuje E3, E5. Szkoda, że E5 nie starała się objechać E3. Znaczy nie wiemy, jaka tam była sytuacja. Właśnie dokładnie, za górką. No ale wiadomo, E3 jest to... W ogóle Witold Pogromca dobry meczyk zrobił. Gratulujemy. 5 zniszczonych czołgów. Zaraz zobaczę, ile obrażeń. No ale teraz już ma ciężką sytuację, no bo z dwóch stron. Tu nie wiadomo... No ty jesteś na hita, więc nie ryzykowałeś, nie? No dokładnie, także wolałem, mówię, dać Arcie spróbować strzału. Ewentualnie jak Tiger jeszcze mógł podjechać. O właśnie, dostał za 123, trochę mało, no ale... Zawsze coś. No i koniec, blindas, także... Czołg, którego odratowałeś, zniszczył Witolda Pogromcę. No jeszcze można powiedzieć, bardziej fair bitwa by była, gdybyście Witoldowi i dali jeszcze tego 6. killa na specjalistę, ale to już była przesada tej dobroci, nie? Myślę, że na tego dnia chyba to byłoby wszystko dla niego, tak? Witold Pogromca, widać ponad 4000 obrażeń, ale to ty zrobiłeś prawie 5000 obrażeń i ty byłeś najlepszym czołgistą w drużynie. Nawet widzę, że ci tu pierwsza biegłość wpadła. No i bitwa fair play. Oczywiście tak naprawdę mogłeś go tam zostawić, nic by się nie stało, ale ta gra, oczywiście to nie są tylko cyferki, to jest również zabawa i w takich sytuacjach myślę, że warto pomagać, no i pokazywać, że Polacy pomagają. Teraz nawet nie trzeba pisać, że się jest Polakiem, widać kto ma polski język w grze, jak ma ktoś polski język, to widać w XVM. Tak jest, dokładnie tak. To od razu widać flagi przy niku gracza. Okej, no to dziękuję i oczywiście polecamy wszystkim graczom, aby w tych ciężkich czasach misji indywidualnych raczej starali się grać fair i oczywiście życzę wszystkim powodzenia. A kolega jak chce, może kogoś pozdrowić. A także dziękuję. Chciałbym pozdrowić oczywiście kolegów z mojego klanu GWWK, mojego syna Aleksa, który pomógł mi w tej grze. No i oczywiście ciebie, Faja. No, jest 19:30, czyli trzeba kończyć, bo muszę jeszcze iść do sklepu. No to dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Na razie.